Witam serdecznie, jesteśmy na rynku w Słowatyczach. Jest to jedna z uliczek, z 8 uliczek, które zostały w tej chwili, w tym roku wybudowane w samej miejscowości gminy Słowatycze. Tutaj akurat jesteśmy na takim deptaku, czyli już widzimy, za nami instalują się latarnie, dojdą jeszcze później ławeczki, także będzie to takie spokojne miejsce do przebywania dla rodzin, do turystów. Tutaj jeszcze za tym placem zabaw, który widzimy obok, na wiosnę będą robione odkrywki archeologiczne. Mamy na to też przeznaczone środki, mamy przeznaczone 600 tysięcy na jeszcze taką rewaloryzację parku, który jest obok, więc myślę, że jeszcze tutaj akurat będzie się jeszcze sporo działo. Mam nadzieję, że archeolodzy coś wykopią ciekawego, co będzie można później również pokazywać i mieszkańcom, i turystom, dlatego że Słowatycze mają bardzo bogatą historię, więc myślę, że warto ją pokazać. To miejsce w nomenklaturze tutaj lokalnej jak się nazywa? Rynek właśnie? Rynek. To jest centralne miejsce w Słowatyczach. Tutaj czasami, pamiętam, odbywały się również imprezy plenerowe. Odbywały się imprezy plenerowe, dalej się będą odbywały. Tutaj planujemy kilka alejek stworzyć taki niewielki placyk właśnie jako podstawę pod ewentualną scenę dla takich imprez plenerowych. Tutaj w parku stworzymy również alejki żwirowe, bo niestety bardzo dobrze, jest dużo drzew, ale niestety mają bardzo płytko system korzeniowy, więc żeby ich nie uszkodzić, nie zniszczyć, tutaj będą już alejki żwirowe i oczywiście będzie odnowiony również pomnik, który stoi w centralnym miejscu parku. Niemniej, mówię, tutaj naprawdę będzie takie bardzo sympatyczne miejsce. Mamy warte odwiedzenia, warte zobaczenia. W tej chwili ta uliczka, na której stoimy, jest to, jak mówiłem, jedna z 8 uliczek, które zostały zrealizowane w tym roku na kwotę ponad 6 milionów złotych. Mamy dodatkowe 600 tysięcy na sam park i sam tutaj plac i rewaloryzację tego parku. Prace zakończą się w tym roku, panie wójcie, przepraszam. Tak, te prace zakończą się w tym roku. Myślę, że kwestie związane tutaj jeszcze właśnie z poboczami przy każdej praktycznie z tych ulic skończą się, mam nadzieję, w ciągu 2 tygodni. Także to zostanie na pewno bardzo szybko zakończone.